Teraz śniadanie, Maksiu. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mam na sobie założoną tą samą sukienkę, którą miałam w poprzednim filmie, bo mamy ten sam dzień. Skończyłam nagrywać tamten film i tak mi się podoba ta sukienka. Zaraz Wam pokażę się w całości. O! Mi się ta sukienka podoba, że stwierdziłam, że chcę w niej zostać. Mam straszny bałagan w domu. Tam pudło właśnie po nagrywaniu Holu H&M. Tam jakieś rzeczy na schodach już leżą, które przygotowuję na wyjazd, na wakacje. Dzisiaj w ogóle, wiecie co, dzisiaj mamy wielki dzień, już trochę Was podwyższę. Dzisiaj mamy ostatni dzień roku szkolnego, ja to przeżywam. No mówię Wam. Ostatnie dwa dni, trzy dni już tak przeżywałam. Trzy dni temu Max wieczorem zaczął wypisywać karty dla pań. Pisał to i wiecie, Mrs. i nazwisko pani albo to Miss i from Max. I po prostu tak mnie to rozczulało, tak się starał, tak pisał. No pięknie! Pięknie! To musi być tak, a to tak jest. I wczoraj zabraliśmy już do szkoły upominki. Tak, tutaj w szkole jest tak, jak widziałam, że nie czeka się na ten ostatni dzień, bo wtedy za dużo myślą się dzieje, za duże zamieszanie by było i tak, że tak powiem, w ostatnim tygodniu szkoły tak codziennie tak rodzice już przynoszą upominki. Ja stwierdziłam, że nie chcę tego zostawiać na ostatni dzień, że chciałam, żeby Max wczoraj dał te upominki paniom i właśnie przygotowałam je i zabrał. Co ty dostałeś? Max właśnie wrócił ze szkoły. Wojtek go odebrał i dostali takie coś od pań w prezencie. Ale jaka sprężyna długa! Ale, ale ekstra, naprawdę. Fajny prezent. W teczce każde dziecko miało. I jeszcze książkę dostali. Where is the monster? Super. Ale miło, naprawdę. O, cień. Dzisiaj rano wiozłam go do szkoły i jeszcze wziął jedną bombonierkę dla pani, która go przeprowadza zawsze przez ulicę. Ta pani jest tak wspaniała, jest tak miła. Zawsze uśmiecha się do Maxa, rozmawia z nim, przytula go. No, no jest po prostu cudowna. Też ona przychodzi w ciągu lunchu do szkoły i tam, wiecie, pomaga, opiekuje się dziećom. Max ją po prostu uwielbia. Ale masz piękny prezent dla Lollipop Lady z napisem Max. Max chce dać w prezencie pani, która przeprowadza przez ulicę czekoladki. Ostatni dzień! Oh, poczekamy tu? Poczekaj. If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Także ja wykorzystuję ostatnie godziny, kiedy Max jest w szkole i
Wszystko chcę, wiecie, tak powyczyszczać, pozakańczać, wszystko mieć ponagrywane. Bo nie będę za bardzo miała tego już jak robić z Maksem. Mamy dzisiaj, co my mamy dzisiaj za dzień? Dzisiaj jest czwartek. I od jutra już Max jest w domu, wyjeżdżamy we wtorek. Oczywiście wy troszeczkę później oglądacie te filmy, bo ja muszę mieć czas, żeby je zmontować, wystawić na YouTube. Dużo pracy mnie jeszcze czeka. I uwaga, uwaga, uwaga. Ten film już jest ostatni przed naszym wyjazdem. W tym filmie też prawdopodobnie pokażę wam parę rzeczy, które zabieram na wakacje. Będziemy się pakować. Wszystko, wiecie, pozamykamy walizki, spakujemy. I w następnym filmie już razem polecimy do Polski. Rozpoczniemy wakacje. Też wam chcę opowiedzieć o Sandorze. Jak wam mówiłam, we vlogu trafił do szpitala i powiem wam, że jeszcze tego samego dnia, bardzo późnym wieczorem, zadzwoniła do mnie jego żona. Rozmawiałyśmy i wszystko wiem. Wtedy jeszcze było ciężko. Wtedy był jeszcze w ciężkim stanie. Powiedziała, że wtedy, chyba po tygodniu, jogurt pierwszy zjadł. Bo tak jak mi sąsiadka mówiła, że on trafił do szpitala w piątek, to żona Sandora potwierdziła, że on w środę trafił do szpitala. Także cały tydzień w bardzo ciężkim stanie był, ale już było lepiej, jak wtedy do mnie zadzwoniła. Naprawdę, aż taką radość w jej głosie słyszałam. Dzisiaj są kolejne dwa dni później. Wczoraj z nią wieczorem rozmawiałam i powiedziała, że jest duża szansa, że dzisiaj Sandor wyjdzie do domu. Z rana mieli mu pobrać krew. Jeżeli wyniki wyjdą dobre, to pójdzie do domu i powiedziała, że mam oczywiście przyjechać, odwiedzić go i już się nie mogę doczekać, aż będziemy mogli go zobaczyć. Myślę, że nie pojedziemy od razu dzisiaj. Może damy im, tak wiecie, kilka dni na... wiecie... Tam będzie też córka Katlin i niech oni mają taki czas dla siebie. Możemy w poniedziałek odwiedzimy go po prostu przed wylotem na wakacje. To już on tak jeszcze bardziej dojdzie do siebie. Także dobre wieści, że już jest lepiej u niego. Muszę wam pokazać, jak Maksa słonecznik rośnie. No zobaczcie. W ogóle, wiecie, to mi nie wygląda na słonecznik. No ale to jest słonecznik, ale takie liście ma słonecznik? To na pewno jest słonecznik. Jeszcze były łupiny od słonecznika. Zresztą pani w szkole mówiła, że to jest słonecznik, ale przepięknie się trzyma. Byłam też w Starbucksie. Kupiłam tutaj coś. Mam już taką jedną rzecz w domu. Dokupiłam jeszcze dwie, bo były w super cenie. A ja tą jedną cały czas oszczędzam i teraz już nie będę musiała oszczędzać, będę po prostu korzystała. Ale od początku. Zabraliśmy Maksa na pierwszą lekcję karate. Tak. Cały czas chodziło mi po głowie, żeby on wypróbował jakieś walki. I właśnie okazało się, że w naszym centrum sportowym, Kendon Sport Center, mają zajęcia z karate. Więc zapisałam Maksa tak na próbę. Byliśmy. Mi się bardzo podobało, bardzo. Max po wyjściu powiedział najpierw, że chce wrócić, potem, że nie chce. On tak nie wiedział jeszcze, co o tym myśleć, ale powiem wam, że na zajęciach był bardzo skupiony, bardzo starał się robić to, co pan kazał. Za dużo tam nie mogłam nagrać, nie mogliśmy też być tam całą lekcję w środku, ale troszeczkę wam nagrałam. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Idziemy na karate. Tutaj jest napisane karate. Max jest drugi. Jeszcze chwilka do rozpoczęcia. Myślałam, że zakładają takie stroje. No takie stroje, ale ty jesteś pierwszy raz i możesz jeszcze w spodenkach. Jak długo ćwiczysz, to taki będziesz miał, wiesz? Jak będziesz długo ćwiczył. Dlaczego? Dużo razy. No bo wtedy... Maksie powiedział, że podobało mu się. Tak.
I to też. O tak. I obkręcać. O, o tak. O, wow. Super. To co? Możemy iść na zabawkę. Maksiu, chcesz chodzić na zajęcia karate? Nie. No przecież... Możemy iść na plac. Przecież powiedziałeś, że ci się podobało. Chodź tu, Max. Max, mówiłeś, że ci się podobało? No, ale tylko mi ciężko było tak się. A, no to bo musisz trenować. Po to się trenuje. I będzie coraz lepiej, z każdą lekcją będzie coraz lepiej, wiesz? No i mam Maxa zapisanego na kolejne 2 czy 3 lekcje, wiecie, w trakcie wakacji. Myślę, że pójdę z nim i to będą już takie decydujące lekcje, czy od września dalej będzie chodził, czy to tylko taka wakacyjna przygoda dla niego będzie. I właśnie zobaczył Wojtek, jak wracaliśmy na aplikacji Too Good To Go, że jest pakiet do odebrania ze Starbucksa za 3,59. Byłam, odebrałam i zobaczcie, co w nim było. Thank you very much. I to było w środku. Tutaj rachunek i instrukcja, jak co podgrzewać. I mamy tutaj kawałek ciasta. Mamy tutaj hapsika brownie karmelowego. Ale to jest miso caramel brownie. To ciekawe, co to będzie. Tutaj mamy wrapy kurczakowe. Kurczak Caesar wrap. I panini z pomidorem i mozzarellą. I to wszystko. Wydaje mi się, że kiedyś pakiet z Too Good To Go odbieraliśmy, było dużo więcej w środku, tym razem nie było aż za dużo, ale smacznie było sobie zjeść, posmakować. No i kupiłam 2 kubki. Czy wy kojarzycie ten mój kubek? Ja go tak lubię, a tak się zawsze bałam, że mi się zniszczy i wiecie co? Stoję przy kasie, czekam aż pani mi, wiecie, przygotuje tą torbę, patrzę, a tam jest ogłoszenie, że teraz kubki tylko po 2 funty. 2 funty, gdzie one były po 6, po 10 funtów, zależy gdzie chciało się kupić, strasznie drogie, po 2 funty. No więc kupiłam sobie 2 i teraz już nie będę oszczędzać, będę zabierała wszędzie ze sobą, tak się cieszę. Max chciał zawsze ode mnie z tego kubka pić, więc teraz mogę jemu i sobie w takim samym kubku wodę przygotowywać. Mega się cieszę. I jeszcze jedną sprawę mam, a bardziej prośbę do Was, te osoby, które mają myjki ciśnieniowe. My jakiś czas temu kupiliśmy myjkę ciśnieniową, Boscha, z myślą o myciu tutaj bakiardu naszych desek kompozytowych. I wiecie co, kupiliśmy taką myjkę z taką prostą końcówką, co tylko takim jednym strumieniem czyści. I w końcu jej nie rozpakowaliśmy. Bo stwierdziliśmy, czy ta myjka na pewno nam tutaj dobrze te deski wymyje. One mają te nasze deski, takie małe rowki. I czy te ciśnienie... I też Wojtek nie wybierał aż takiej silnej, takiego mocnego strumienia, tylko takiej średniej mocy, żeby jak Max będzie używał, żeby tam, wiecie, no też, żeby Max sobie czegoś nie zrobił. Ale stwierdziliśmy, czy nie będzie lepsza taka myjka z taką obrotową końcówką, która nam wyczyści każdy, wiecie, rowek. Wydaje mi się, że tą końcówkę można też chyba zdejmować i tak ma się taki jeden strumień, nie wiem. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I właśnie tutaj prośba do Was, jeżeli macie myjki z takimi obrotowymi końcówkami, proszę Was, dajcie znać, którą polecacie, bo będziemy musieli w najbliższym czasie zakupić i na którą mamy się decydować. Może macie jakieś przetestowane, także bardzo Was proszę, piszcie w komentarzach. Będę bardzo wdzięczna. Dostałam też od Wojtka prezent, ale jaki prezent? Kojarzycie te... Te moje kapsułki, te serum z kwasem hialuronowym Elizabeth Arden, to już było moje drugie opakowanie. One są strasznie drogie i ja zawsze kupowałam te mniejsze. I Wojtek zobaczył, że mi się kończy i kupił mi te największe opakowanie. Po prostu byłam w szoku. Tutaj jest 90 kapsułek. Ja uwielbiam te serum, uwielbiam. Po prostu tyle produktów, które używam. Powiem Wam, że to najbardziej nawilża i najbardziej widoczny jest efekt natychmiastowy. No serio, na wieczór nałożę i rano budzę się z zupełnie inną skórą. Jest to drogi produkt, więc nie zawsze go używam.
bardziej przed jakim, wiecie, jak jakiś film mam nagrywać, albo jakieś wyjście mam, to wtedy nakładam sobie na noc, ale uwaga, uwaga, jeżeli będziecie chcieli stosować, nie kładźcie w okolice oczu, bo to przynajmniej u mnie mam wrażliwe oczy i one mi łzawią i tak trochę szczypią, ale i tak się nie poddaję, używam i po prostu omijam, omijam tutaj te okolice i jest no rewelacyjne, zostawię Wam link w opisie pod filmem, no mega, mega. I jeszcze Wam muszę coś pokazać, po prostu jak to przyszło, to ja się wzruszyłam i prawie mi łezka popłynęła. Sama to zaprojektowałam z małą pomocą Wojtka. Jedy. Są to moje wizytówki. Boże, aż mam gęsią skórkę. Moje wizytówki. Moje własne wizytówki. Ja już kiedyś miałam, ale myślę, że te są dużo ładniejsze. Zobaczcie. O jedy. I od razu zamówiłam na takim troszeczkę grubszym papierze z laminacją świecącą. Myślę, że wyglądają bardzo elegancko. Bardzo podoba mi się to zdjęcie. Takie delikatne. Takie, wiecie, tylko główne informacje na niej. Z tyłu od razu strona mojego butiku. No jestem taka dumna z nich. Oczywiście pomarańczowy kolor, który aktualnie króluje u nas. No po prostu uwielbiamy pomarańczowy kolor. No. Tak mi się podoba ta wizytówka, jestem taka dumna. Ja cię. Na pewno, jak będziecie zamawiać coś z butiku, na pewno będę tam Wam dołączała moją wizytówkę. Ja cię. No jestem taka, taka szczęśliwa. Tak ogromną ilość ich zamówiłam. Będę po prostu wszędzie teraz rozdawać. Też zależało mi właśnie, żeby one przyszły przed naszym wyjazdem do Polski, bo chcę je ze sobą zabrać. I teraz mam moje własne wizytówki, ja. No dobrze. Narozmawialiśmy się, nagadałam się, może pójdziemy teraz zrobić sobie kawkę, mam ochotę na zimną kawę, nastawiłam wczoraj wieczorem cold brew i sobie teraz zrobimy i wiecie co, pamiętacie tą moją szklankę? Szklankę, którą zamówiłam z Timu, bardzo dużo osób też ją zakupiło, ona jest super i wiecie, że ja będę miała teraz premierę jej, pierwszy raz zrobię sobie w niej kawkę. Tak, u mnie, jak mnie znacie, wszystko chwilkę musi odleżeć i dzisiaj nastał ten dzień. Idziemy robić sobie pyszne cold brew w nowej szklance. O, ale lodu to mam końcówkę. Z mlekiem owsianym sobie zrobię. Jedziemy Maxa odebrać ze szkoły po raz ostatni w tym roku szkolnym i deszcz tak pada, a pierwszy pomysł był taki, że zapakujemy do auta jego Bentleya i pójdziemy po niego z Bentleyem i on wróci całą drogę autkiem, ale no szkoda, nie wyszło. No to zaraz mamy wielkie rozpoczęcie wakacji. Rozpoczynamy wakacje. No to masz wakacje. Dostał Max tutaj jakąś książeczkę. Potrzymaj tą torbę jego, Wojtek. I tutaj, no musisz mi pomóc. Ej, duże! I tutaj, zobaczcie, welcome to year one. Poczytamy w domu, co to jest. I dostał cukierki, bo jego ulubiony kolega Leo ma dzisiaj urodziny. No tak, będziemy w domu oglądać to. Dadać! Mama, chcesz zobaczyć, jakie panie będą w year one? No pewnie, że chcę, ale w domu zobaczymy, bo tu pada. Tutaj wszystko w książeczce jest. Wakacje! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip!
września, bo 5 do szkoły. Max idzie do pierwszej klasy. Pierwsza klasa. Ty już będziesz duży. Jodźcie. Jak ten czas leci. O, jedziemy na myjnię jeszcze. Zamknąłem okno. O, super, że zamknąłeś okno. Teraz wszyscy będą znali... Teraz wszyscy będą znali kod na myjnię. Żartujesz. Tata zostawił włączone wycieraczki? Stop. Świeci moje autko teraz, czyściuteńkie. Zobaczcie, jaki obiadek tu dzisiaj będzie. Udka z kurczaka przyprawione, seler naciowy, brokuły, natka pietruszki. A to co to jest? A, to jest ta brukiew, nie? Nie, kapusta. Kapusta? Tak. Coś ty, o, pyszne będzie. Kochanie, tak. Proszę. To Amazon był? No. To jest to? No, zobacz. Ja się boję. Wczoraj Wojtek mi powiedział, że kupił mi coś, ale nie wie, czy będzie mi się podobało, najwyżej oddam. I teraz jestem bardzo ciekawa. To jest coś do ubrania? Bo coś miękkiego jest. No, no zobacz. Co ten Wojtek wymyślił? A ja w ogóle tutaj vloga montuję, którego właśnie oglądacie. To ty kupiłeś? A wiesz, że ja widziałam to w zakupach Amazona i byłam przekonana, że to są Moniki i jeszcze sobie pomyślałam, kurczę, jakie fajne nie, tam jednej koszulki było zdjęcie, jeszcze, a dwie były chyba bez zdjęcia. I sobie jeszcze pomyślałam, jaka fajna koszulka, na serio. Byłam przekonana, że to Monika, ale ja widziałam szarą na zdjęciu. No jest. O tą, ale to mi się bardzo spodobała. Ale ja nie wiem, jaki rozmiar, bo ja wziąłem M, bo to oversize miało być. Ojo, ale to fajne. A super. A na zdjęciu była dłuższa. Ale podoba mi się. Ale ekstra, nie? No nie wiem, musisz przymierzyć. Podoba mi się, naprawdę. I czy rozmiar będzie dobry? A wiesz, ale po ile one były? Nie. Wszystkimi rabatami chyba 5 coś wyszły za jedno. Tak? O, bardzo fajne, ale bardzo, ale byłam przekonana, że Monika kupiła. Ale jeszcze sobie pomyślałam, jaka fajna koszulka. Bardzo mi się podoba. I biała? Wszystkie takie same? Wszystkie takie same, w tym samym rozmiarze. Ale to jest porządne, no. Normalnie chyba one 27 funtów, czy coś. Ty. No. Tak mi się wydaje. Ale ładna, ale ta jakby większa była. No, nie? Ale wszystkie M-ki zamawiam. Ale naprawdę super. Podobają mi się. Na opakowaniu, czy jest rozmiar. M-ka, wszędzie jest M-ka. Ale trafiłeś. To czemu się bałeś? No bo trzy, nie wiedziałem. Bardzo. Fajne, nie? Super. Dziękuję. Ojej, to ja teraz się nie zapakuję do Polski. Kolejne trzy koszulki. Ojo. Wojtek z Maxem byli w Aldiku i już muszę szybko to wam nagrać, bo Max musi wziąć, to są jakieś ciasteczka takie, ale jakie fajne, nie?
Za wszystko zapłacił Wojtek 21,88 i mamy tak, chleb na zakwasie, dwa razy passata, wino grona zielone. Tak to wygląda? Piękne te ciasteczka, naprawdę. Śliwki, mięsko mielone, bo będzie jutro spaghetti robione. Sos teriyaki, lemoniada i zobaczcie, kola limonkowa w Aldiku. Coś nowego mają. I tak, trzy razy makaron spaghetti, szczypiorek, kawałki ananasa, bułeczki. Aha, one były 75% off, tutaj ananas też. Mandarynki, pomidorki, koncentrat pomidorowy, młode ziemniaczki, pomarańcze, cztery puszki pokrojonych pomidorów i to wszystko. Jest godzina 21:45, ja już jestem wykąpana, tam pościel wyprana Moniki, tak pada deszcz, a linki mam zajęte, a myślałam, że na dwór wywieszę, ale jak tam pada, to lepiej poczekam do rana i rano jakby było ładnie, to wywieszę. Tam sterta prasowania, wszystko czeka, a ja siedzę tu jak na szpilkach z burczącym brzuchem i czekam, aż Maciek wróci do domu, bo mi napisał, wiecie co, że mi kupił potrójnego cheeseburgera, a jak się zapytałam, ojej, z jakiej to okazji, napisał mi, że ostatnio byłam smutna i on chce mi przyjemność zrobić. Dzięki Maciek, tak miło mi się zrobiło, ale pomyślał o mnie, naprawdę to miłe. Także czekam, aż on przyjdzie, bo w każdej chwili powinien być i serio jestem taka głodna, idealnie Maciek trafiłeś z tym cheeseburgerem, naprawdę. Także czekam i zaraz będę jadła. Idzie. Cześć Maciek. Cześć. Oj, to jest widoczne. To nic, no dziękuję właśnie. Ci, proszę. Ale niespodzianka, naprawdę. Dziękuję. O, jakie to hasło jest? O. Cześć. To by tata, ale nie odbiera. No, wychodzimy. Chyba się coś zesyła. Witajcie dnia kolejnego. Kolejny dzień deszczu. Cały czas kropi albo leje. Tak jest od samego rana. Mamy teraz godzinę 10:10. Jadę z Maksem na festyn. Do centrum sportowego, dwugodzinny festyn, będzie zamek dmuchany, będzie wata cukrowa, będzie malowanie twarzy, będzie mini zoo zwierzątka takie w ogrodzeniu. To samo, co było na ostatnim festynie, bardzo nam się podobało, więc jedziemy ponownie. No i po powrocie wielkie pakowanie. Dobra. Ale jak ci idzie, ale... To będzie. Co to będzie? Wow! Jeszcze nie nadmuchamy, no. Hi. Idziemy po watę. Aha, zadania tu są. Wow. Wzięliśmy watę w woreczku. Myślę, że tak będzie lepiej niż na patyku tutaj. I teraz będziemy grać w kaczuszki, w łowienie kaczuszek. Nagroda! Co chcesz, możesz wybrać. Co chcesz? Co chcesz? Co to jest? Slime? It's jelly slime. Jelly slime? To takie, co w reklamie. Ooo,
takie, co chciałeś. Idziemy na zewnątrz zobaczyć, bo tam są zwierzątka i podobno można się przejechać na osiołku. Można poprowadzić osiołka za funta i przejechać się na osiołku za 2 funty. Także idziemy zobaczyć. Nie pada? Nie pada? Zobaczymy, gdzie są te zwierzątka. O, tu są te zwierzątka. A tylko osiołek jest. Tylko osiołki tym razem, ale fajne. Chcesz się przejechać na osiołku? No będziesz jechał na osiołku. No ale dlaczego jeszcze 2 osiołki? No jakby 3 osoby chciały jechać, wiesz? Super, tutaj cennik. Ja wezmę resztę. Dziękuję. Ojej. Oh, tylko trzymaj się. Wow. Bandit. Trzymaj się. To cała wycieczka. Na spacerek idziesz? Na osiołku, ale czar. Świetnie. Tylko trzymaj się. Fajnie jest, nie? I koniec. Możesz pogłaskać jeszcze. Chcesz pogłaskać? Chyba cię lubi. A jaki fajny. Jeszcze jedna przejażdżka. To jest Emoni. Trzymaj się. Trzymaj się. Maksio, ale super. I już po festynie, no te osiołki były po prostu tak odjazdowe, to są tak łagodne zwierzątka. Ale jakie fajne i takie mięciutkie w dotyku były. Mieliśmy też pewną awarię. Max skakał na zamku i obok skakał, wiecie co, bawił się taki chłopiec jeden był i po prostu... Nie, to było tak, że chłopiec biegł i ja nie wiedziałam, że chłopiec był za mną i uderzyłem się o oko od niego. No właśnie, chłopiec biegł i Max, chyba odwracałeś się, tak? Tak. I się zderzyliście. I biegłem się. I tak go oko bolało, że ja się przestraszyłam w pierwszej chwili, ale poszliśmy na bok, chłodną wodą, mówię ci, takie tutaj podotykałam, potem chusteczkę przyłożyłam, potulił się do mnie, posiedzieliśmy i to chyba po 10 minutach było wszystko ok, ale się przestraszyłam, na serio, bo on tak zaczął płakać, ale podejrzewam, że od tego momentu, jak się zderzyli, do przyjścia do mnie, to był jeszcze taki szok i nie czuł i po prostu jak już był u mnie, jak go przytuliłam, to się pewnie już rozkleił i wtedy cały ból zaczął czuć, ale już jest dobrze, tak? No i przyjechaliśmy właśnie pod Herona, bo muszę żwirek kupić, wiecie, żeby przygotować Lili. Wszystko też na wyjazd, jedzenia mamy dosyć dla niej. Maciek będzie w domu, więc no dobrze.
Kiedyś, jak wyjeżdżaliśmy, to zawsze ktoś musiał przyjść i wiecie, być z Lili, a wiadomo, jak jest domownik, to zwierzak inaczej się zachowuje, a inaczej jak ktoś obcy. No a teraz Maciek będzie cały czas z nią, więc dobrze, tylko muszę wszystkiego zapas mieć, ale jedzenie mam, tylko właśnie żwirek muszę kupić i nie wiem, jakieś tam jeszcze drobnostki, jajka chcę jeszcze kupić, już dużych zakupów nie chcę do wyjazdu robić, bo zostały nam dosłownie 2 dni. I to są zakupy z Herona, zapłaciłam niecałe 15 funtów jakoś tak i mam żwirek, napój, czarna porzeczka, jajka, gofry i frankfurterki. Zobacz, to są takie kiełbaski, pomyślałam sobie, że bardzo fajne to będzie do samolotu, do przechrupania, ser, nasz ulubiony, chusteczki mokre też na drogę, tu Max zobaczył. Kaszka dla malutkich dzieci, ale tak mnie prosił i miał taką ochotę na nią, no kupiłam mu, niech sobie zje, zrobię mu może na kolację, salami i cytryny. Na obiad mamy dzisiaj spaghetti, cały garnek, no prawie. Wczoraj ugotowałam, już dosyć dużo zjedliśmy. Tutaj makaron, tylko będę odgrzewać. O Boże, coś tam Maksiu się bawi, coś mu spadło. Serem posypię i natką pietruszki. Pamiętacie Maxa Pająka? A czemu on tylko w kółko się kręci? O! Oj, bo pod kanapę wejdzie. Łap go. Mam już walizkę przygotowaną. I zrobiłam sobie kawusię, takie ciepłe mi się chciało. I zaczynamy pakowanie. Tam już co nieco mam powieszone, przygotowane. Stołu nie chcecie widzieć, bo ja tak po prostu znosiłam. Zaraz Wam, no może nie wszystko, bo to za nudne by było, ale mniej więcej pokażę Wam, jakie rzeczy biorę ze sobą. Ale gorąca. Ale naprawdę gorąca. Chyba mniej mleka dodałam niż zwykle. Deszcz za oknem cały czas pada. Pokażę Wam najpierw tamte rzeczy na wieszakach. Krzesło sobie tutaj odsunę. W ogóle to widzicie, pochłaniacz przyniosłam, bo jeden mamy u góry, jeden mamy u Maxa i ja generalnie tego pochłaniacza na górze używam do suszenia rzeczy. Tak, po prostu jak jest zima albo teraz jak są te deszcze, to jest jedna wielka tragedia z suszeniem, a jak wiecie, suszarka w naszej pracy jest popsuta. A no nie będziemy nic nowego na razie kupować, jak pralka pierze, to pierze, a naprawiać się nie opłaca, bo naprawa to koszt prawie nowej pralki. I ten u Maxa pochłaniacz głównie, znaczy może pochłaniacz jako tak nie używam, ale tam już Wam kiedyś mówiłam, tam jest też oczyszczacz powietrza i na wieczór bardzo lubię mu właśnie oczyścić powietrze, czuć tą różnicę. A teraz zniosłam tam ten pochłaniacz z góry, bo zaraz pralkę nastawię z takimi jeszcze wiecie, ostatnimi rzeczami, które muszę wyprać, odświeżyć i tutaj przed nim postawię suszarkę, żeby szybko wyschły. No i mamy tak, moja koszula biało-czarna, ja ją muszę zabrać, bo po prostu tak mi się podoba ten zestaw, białe spodenki, czarny top i ta koszula albo przewiązana w pasie, albo założona. Myślę, że to jest fajne właśnie, że będę miała przewiązaną ją w pasie, jak będziemy gdzieś szli, a jakby się chłodniej zrobiło, to mogę ją założyć. Zaraz muszę to wszystko składać. I tak, zrobiłam sobie zakupy u mnie w butiku. Zrobiłam zakupy. Tak po prostu od jakiegoś czasu kilka sukienek tak mi się działo w głowie, że mówię, nie no, dobra, już są moje. I to jest właśnie jedna z nich. Ja pamiętam, jak ja ją mierzyłam i już wtedy mi się bardzo podobała i nie wytrzymałam i ją zostawiłam. Ona jest taka, wiecie co? Za kolana. Myślę, że jest to fajna sukienka na wyjazdy, bo nie widać na niej zagnieceń. O, taki fajny materiał ma. Jak na takie wieczorne wyjście, czy jak do kogoś mamy iść, myślę, że właśnie fajna jest taka, taka okazyjna. Do tego czarne sandałki albo klapeczki, torebka, złota biżuteria i naprawdę, no tak jak Wojtek mówi, ja dużo rzeczy takich panterkowych nie mam w swojej szafie, mam chyba jeden taki top, taki z tyłu długi, biało-czarny i to jest moja druga rzecz panterkowa w szafie. I Wojtek właśnie mówił, że ta panterka też jemu się podoba. To jest druga sukienka, którą zatrzymałam z butiku. Ona jest taka dosyć długa i tak sobie pomyślałam, że też to jest właśnie taka... czy wiecie, do kogoś w odwiedziny pójść, czy jak trzeba się bardziej elegancko ubrać, a nie wypada w tą panterkę, czy nawet wiecie, do kościoła, to
to ta sukienka, myślę, będzie idealna i ona ma połączenie czerni z takim pudrowym różem. Tą sukienkę znacie, to jest sukienka, którą Wojtek mi kupił kiedyś w TK Maxie firmy Villa. Ojejka, przepiękna jest, naprawdę przepiękna. Kolejna sukienka z butiku, te kolory, no po prostu boskie są, boskie na lato do opalonej skóry, no świetna i taka lekka, zwiewna, też za bardzo tu jej nie trzeba prasować, jak ją wypiorę, to tylko na wieszaku wysuszę, noszę dalej, naprawdę bardzo proste, wiecie, w noszeniu są takie sukienki, ma taki fajny falbankowy kołnierzyk, dekolt ma, fajnie, na końcu też ma gumeczki. Ja taką sukienkę z trąbkami widzę, albo z Adidasami. Ja zabieram białe Adidasy i kto wie, czy nie będę właśnie jej z Adidasami nosić. No i tak się zastanawiałam, co wziąć na górę, jakby było chłodno. I najpierw chciałam sweter taki przez głowę zakładany, ale potem mówię, z sukienkami będzie dziwnie wyglądał. A no nie wiadomo, jaką będziemy mieć pogodę. I stwierdziłam, ten sweter jest najlepszy do wszystkiego. Będzie mi do wszystkich kolorów pasował. I do różu, i do panterki. No, no po prostu jest rewelacyjny i do sukienek, i do spodenek, i do leggingsów nawet. Także ten sweter na pewno zabieram. No i z takich jeszcze okryć wierzchnich z bluz. Bieram jeszcze tą moją różową, muszę ją jeszcze wyprasować. Prawdopodobnie w tej bluzie polecę, chociaż nie wiem, ten sweter jest cięższy, a wiecie, no tutaj wagę trzeba mieć dopracowaną. Ryanairem lecimy, a wiecie jak to jest w Ryanairze. No i bierzemy z Wojtkiem jeszcze te nasze szare kurtki przeciwdeszczowe. One są fajne, bo można je łatwo zapakować do torebki. Mało miejsca zajmują, możemy je zawsze mieć ze sobą. No i biorę też taką właśnie kurtkę, wiatrówkę dla Maxa. Oprócz tego, że on jakąś tam bluzę, pewnie nie jedną zabierze, to ta kurtka też jest fajna na deszcz. Dobrze, teraz przejdziemy do torebek. Torebki biorę trzy. Torebki. Może powiedzmy jedną torebkę i dwie takie torby. To jest moja torebka Calvina Kleina, kiedyś ją w TK Maxie kupiłam. Ostatnio rzadko ją nosiłam, bo ona mi się już zaczyna troszeczkę niszczyć i mi jej było szkoda, ale stwierdziłam, no jak mam jej nie nosić, no jak ona jest taka fajna. Maxiu, co ty tam robisz? Chyba gra w coś. Bardzo lubię tą torebkę. I wiecie co, taką ma wielkość, że jak będę tutaj miała wszystko, a potrzebuję większą torbę, a mam tutaj dwie przygotowane, to po prostu tą torebkę mogę włożyć do takiej torby i też nieść. I to jest ta moja nowa torba, już sobie ją wyprasowałam z H&M-u, H&M Homehaul to był, tak, i kilka rzeczy takich do ubrania tam też było, to tam pokazywałam Wam ją i ona jest rewelacyjna i zabieram ją na wakacje. Myślę, że będzie właśnie też do wszystkiego pasowała, do sukienek też taką torbę można, bo to bardziej, ja wiecie, nie w szpileczki, tylko na sportowo, do klapek te sukienki, do Adidasów będę nosiła. No i tutaj też jest moja druga torba, to ja już ją mam bardzo długo, tutaj jeżeli by mi biała nie pasowała, mam czarną, także te trzy torby myślę, że mi wystarczą. Dlatego jeszcze, no plecaki do samolotu będziemy mieć, te szare, ale te już znacie. Dobrze, pokażę Wam teraz spodenki, które biorę. Biorę te trzy pary, cztery miałam. Gdzie jest czwarta para? Czekajcie. Już mam. Biorę te cztery pary spodenek. To są te takie sportowe spodenki. Białe jeansowe, granatowe moje nowe jeansowe i pomarańczowe jeansowe. No i tutaj mam koszulki, taki zestaw, to są te trzy nowe, które Wojtek mi sprezentował, tu jest Divers jedna, którą w Polsce kiedyś kupiłam, czarny top, biała z tym napisem z przodu, tu jest ten top North Face, który od Moniki dostałam, taka różowa, tutaj moja super draja, która chyba na każde wakacje od lat już ze mną jeździ, moja szara z H&M, którą w zeszłym roku kupiłam z napisami na plecach, biała French Connection i biała zupełnie czysta. Z tego jedną koszulkę wybiorę na drogę. I wiecie co, biorę jeszcze takie cztery topy na tych moich cieniutkich ramionczkach. Trzy białe, jeden pomarańczowy. Ja bardzo lubię te topy i oby mi się przydały, oby były takie upały. I wiecie co, no my musimy trochę tych rzeczy zabrać, bo my nie będziemy cały czas w Gdańsku. My też jedziemy do Warszawy, a w ogóle w Warszawie zatrzymamy się u pewnej bardzo wyjątkowej osoby. Znacie tą osobę, już ją widzieliście kiedyś u mnie we vlogach, ale nic nie zdradzam. Zobaczycie, zobaczycie za jakiś czas.
Tak, u tej osoby spędzimy miły czas w Warszawie. I co tu jeszcze mam Wam do pokazania? Aha, tą koszulę kojarzycie? To jest koszula z holu z Timu. Ta biała z kieszeniami. To chyba też sobie zabiorę, bo wiecie co? Chciałam tamtą drugą białą, ale ona jest taka bardziej prześwitująca i to chyba nie jest koszula na takie wakacje, jak my jedziemy do domu, wiecie, że potem podróżujemy na plażę. Znaczy my mamy na plaży parę minut samochodem, ale potem po plaży zawsze się gdzieś idzie, a co innego jak jesteście w hotelu i tylko wiecie, przechodzicie na basen, tamta koszula jest super. Ta jest fajna, bo ona jest mniej prześwitująca i nawet jak założę ją na biały strój kąpielowy, to nawet jak później gdzieś będziemy szli, to sobie niech ten strój prześwituje. To nie będzie, myślę, źle wyglądało. A pod tą bardziej przezroczystą to już by dziwnie mogło wyglądać. Więc tą koszulę też zabiorę. No i zabieram dwa stroje kąpielowe. Ten strój kąpielowy kojarzycie. Ten ciemniejszy w kolorowe wzorki. I biorę jeszcze ten zupełnie biały. Myślałam, czy biały w paski wziąć, czy sam biały, ale ten biały w paski to by mi właśnie pod taką koszulą, czy pod koszulką prześwitywał. A biały będzie wyglądało, wiecie, jakbym tam bieliznę białą miała pod spodem. Dobra, teraz pokażę Wam buty. Nie buty, tylko nie skończyłam Wam mówić, że właśnie my będziemy niby w Gdańsku, ale będziemy się przemieszczać i musimy wziąć trochę więcej rzeczy, bo nawet jak wypiorę rzeczy, to one nie zdążą wyschnąć, zanim będziemy wyjeżdżać i... Jak wyjedziemy na ten czas do wyjazdu do Warszawy, muszę mieć trochę rzeczy, potem na wyjazd i potem po powrocie to już będą te suche, które przed wyjazdem wypiorę. Ale no myślę, że tak na dobre 7-8 dni to muszę mieć taki dobry zapas rzeczy. A nieraz też się, wiecie, będziemy przebierać dwa razy dziennie. Czy wiecie, z rana na luzie, a potem gdzieś będziemy szli, to sobie sukienkę może założę. No, ojenki. Dobra, teraz Wam pokażę buty. Też się długo zastanawiałam, jakie buty zabrać. I tak, te klapki, ja mam gdzieś tam je przygotowane, teraz nie wzięłam. Te takie zwykłe czarne japonki z tą ściętą górą, co ostatnio w Primarku kupiłam, te zabieram. I zabieram takie czarne sandałki. Kojarzycie? Ja je też w zeszłym roku chyba kupiłam w H&M-ie i one są bardzo wygodne, bardzo je lubię. Zabieram też te moje białe klapki, ale zabieram też takie, wiecie, trochę wyższe do sukienek. Także myślę, że wiecie, tu będzie to, ojej, do wszystkiego pasować. Tutaj jak czarne, tutaj jak białe, a tutaj jak na podwyższeniu biało-czarne i mam przecież biało-czarne torebki, torby przygotowane, więc do wszystkiego, myślę, będzie można dopasować. Pakowała się będę w te torby, co z Timu, wiecie, rzeczy były zapakowane. One są takie grube, więc buty osobno popakuję, czy bieliznę będę mogła zapakować. Wykorzystam je i na drogę zakładam te moje leginsy New Balance. Nigdy ich nie miałam jeszcze ubranych. Do tego tą różową bluzę, białe adidasy, no i pewnie białą koszulkę. Bluzę pewnie będę zdejmowała, bo mi jest zawsze ciepło, szczególnie w samolocie, więc fajnie jak będzie, wiecie, czarne leginsy, białe adidasy i biała koszulka jakaś. A jak na wierzch różową bluzę potem zarzucę, to też będzie dobrze. No to... Teraz może pokażę Wam tak szybko kosmetyki. Kosmetyków nie mam za dużo. Mam tutaj tą kosmetyczkę też, którą z Timu zamówiłam. Mam dezodorant Dove, dwa błyszczyki. Szampon Revlon, szampon chcę zabrać. Babcia ma na pewno jakiś, ale bardzo go polubiłam i fajnie mi włosy leżą po nim i chcę go mieć też na wakacjach. Tutaj jest ten nowy olejek do opalania pizpuń. Tutaj mam perfumy i jeszcze jedne jakieś wybiory, ale to jeszcze muszę się zastanowić, które. Revolution Argan Oil, olejek arganowy, to jest maska do włosów. Tutaj z tego dużego opakowania, co Wam pokazywałam, że Wojtek mi kupił nowe, duże, do mniejszego przełożyłam, żeby zabrać. Na wakacje kilka kapsułek Elizabeth Arden z kwasem hialuronowym serum. Tu jest mój taki lekki, na wiele rzeczy, taki kremik lotion do twarzy, bardzo go lubię właśnie jak ciepłe dni są i tutaj 50 taka roll-on na słońce i tutaj mam biżuterię, dodatki Apple Watch, biorę słuchawki, moje AirPodsy, tutaj mam złotą biżuterię, dwie pary kolczyków, bransoletkę, trzy pary kolczyków, bransoletkę i naszyjnik, tutaj srebrne, dwie pary kolczyków, pierścionek, naszyjnik, bransoletki. To jest ten mój wyjątkowy pierścionek, bardzo go lubię. I trzy pary okularów słonecznych, na te się zdecydowałam.
Tutaj mam jeszcze położoną torbę z prezentami dla babci Krysi i tam na wierzchu też jej kilka jeszcze rzeczy wzięłam. I wiecie co? Biorę ten termos do Polski, bo tak stwierdziłam, dużo takiego, wiecie, no niezdrowego jedzenia. Poczekajcie, nie mogłam otworzyć. Dużo takiego niezdrowego jedzenia zazwyczaj jemy i chcę Maxowi do termosu zupkę zawsze zabierać. On może gdzieś sobie, wiecie, obojętnie gdzie usiąść, mogę go nakarmić. Niech on lepiej i zdrowsze je. Nie to, co my z Wojtkiem, ale to są wakacje. W wakacje można sobie, wiecie, pozwolić. A to jest fajne, niedużo miejsca zajmuje. Świetny jest ten termos, zostawię Wam link w opisie pod filmem. No i tutaj jest pierścionek dla Anetki, dla mojej kuzynki. Bo z Anetką się spotkam, jak wiecie, w Polsce i jej wręczę go. Na razie mam przygotowaną, jak widzieliście, jedną walizkę, tą szaro-zieloną, ale będziemy mieć jeszcze jedną, tylko że ta druga jest tam u góry. Wojtka jeszcze nie ma. Jak przyjdzie do domu, to będzie musiał zdjąć tamtą tą walizkę i w te dwie walizki będziemy się pakować. I tak myślę, że ja po prostu wszystko, co zabieram, poskładam, popakuję w te torebki i włożę do walizki. A później, jak będziemy mieć drugą walizkę, to Wojtek po prostu poukłada, bo jeszcze Monika dowiezie swoje rzeczy, jeszcze Wojtek swoje wyszuka, jeszcze Maxa muszę spakować. Ale tego już nie będę Wam nagrywać, także ja to tylko wrzucę do walizki, a potem już Wojtek będzie segregował, tak żeby wagowo dobrze to wszystko wyszło. Chociaż myślę, że ja z Maxem w jedną walizkę się zapakuję i te prezenty, a w drugą walizkę Wojtek z Moniką ewentualnie, wiecie, ja im coś dorzucę, jakby coś się nie zmieściło. Dobra, i jak to teraz zrobię, właśnie włożę do walizki, to Wam muszę coś wyjątkowego jeszcze pokazać, co otrzymałam i bardzo się wzruszyłam. Jeszcze tego nie otworzyłam, otworzę to razem z Wami, ale wiem, co to jest, bo dostałam od jednej z Was komentarz, wiadomość w komentarzu, o tak powiem. I wiem, co mi przysłałaś, kochana. Przygotowałam też sobie tutaj sprzęty, laptop do montowania vlogów, ładowarka do laptopa, słuchawki, bo w słuchawkach najwygodniej mi się montuje vlogi. Tutaj jest ten cover, co mogę brać do wody. Nie wiem, czy się przyda, zobaczymy. I też tutaj mam ten cover myszka Miki, którego dawno nie używałam. Mogę go zawieść na szyję. Tutaj wkładam telefon i jak gdzieś idę, to wiecie, mogę nagrywać. Nie wiem, czy użyję, ale biorę. To dużo miejsca nie zajmuje. Tutaj mam powerbank i tutaj ładowarka. Ładowarka do telefonu. Jedną przejściówkę biorę. Tu mam jeszcze jakąś taką przejściówkę, co mogę USB wetknąć. I słuchawki takie na kabel. Ja ich nie potrzebuję, bo ja mam AirPodsy. To są słuchawki, bo Max, jak wiecie, używa mojego starego telefonu iPhone 6S. Plus to jest chyba i tam takie zwykłe słuchawki pasują właśnie. To są wszystkie rzeczy. Dużo tego jest, naprawdę dużo. W osobnych kosmetyczkach mam biżuterię, okulary słoneczne. Aha, biorę też tą moją szczotkę do suszenia, układania włosów. Bardzo wygodna jest ta kosmetyczka, wszystko zapakowałam. No i tutaj już mam przygotowane właśnie plecaki na drogę, chustę do przykrywania Maxa i poduszka. Tak się zastanawiałam, czy tą poduszkę brać tym razem, czy nie. Ale jak potem mamy jeszcze do Warszawy podróżować, to może się przyda akurat. Nie weszło mi wszystko, co myślałam. Być może będę musiała jeszcze raz przebrać te wszystkie rzeczy, ale jak na razie zostawiam to wszystko, bo tak jak mówiłam, mam jeszcze jedną dużo większą walizkę. Dobra, ja na razie zakończam pakowanie i teraz przejdźmy do mojej przesyłki. Mam tutaj tą przesyłkę. Tutaj był naklejony adres zwrotny, ale go odkleiłam, no żeby wiadomo, tutaj nie pokazywać. Bardzo mi się miło zrobiło. Dziękuję Ci, kochana, z całego serca. Jest to niesamowite, że pomyślałaś o mnie, że pamiętałaś o tej wyjątkowej dla mnie dacie. Otóż jest to karta z życzeniami na urodziny dla mnie. Jak Wy oglądacie tego vloga, Wy go oglądacie 28 lipca, to wczoraj 27 lipca były moje urodziny. Ojejka, no miło mi naprawdę, że dostałam kartę.
Otworzymy ją sobie teraz razem. Ojejka. Ojejka, tam coś jest jeszcze w środku. Poczekajcie. Oj, bo nie chcę nic. Ojeny, jaka piękna karta. Ojeny, i specjalna na moje urodziny. Tu jest nawet cyfra, zobaczcie. Boże, jakie to jest piękne. Ja ci tak bardzo dziękuję. Ale mnie zaskoczyłaś. No przepiękna ta karta. Jeny, bardzo wyjątkowa. Jejka, ale jaka piękna. I tu jest coś jeszcze. Ale przepiękna karta, naprawdę. No cudowna. I z różową wstążką. Jaka wyjątkowa w środku, zobaczcie. Co to jest? Ojejka, kochana, ty mi jeszcze prezent przy... Ojeny! Ty mi prezent przysłałaś. Oj, ojeny! Ojeny, wzruszyłam się, zobaczcie. Jest to brelok, można do torebki dołączyć z literą B. Ojeny, jest... Nie wiem, co mam powiedzieć. Czekajcie, Maciek szedł akurat. Jest mi niesamowicie miło i nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem ci ogromnie wdzięczna. Jest to dla mnie bardzo wyjątkowy prezent. Dziękuję ci, kochana. To tak mi miło, że o mnie pomyślałaś. Dziękuję z całego serca, naprawdę. Jejka, wiecie, co ja teraz odkryłam? Zobaczcie. Tutaj, przy tej kokardce, wstążeczce, jest jeszcze serduszko z inicjałem B. Jejka, o każdy szczegół zadbałaś, kochana. Jejka, zaraz ustawię sobie gdzieś tą kartę. Jest przepiękna, aż mi się całe ręce trzęsą, aż jestem bardzo wzruszona, poruszona. Niesamowite, dziękuję i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I jeszcze na koniec chciałabym Wam coś pokazać. Coś, co Max dostał od swojego kolegi z klasy. Zobaczcie, ręcznie zrobione serduszko. Bardzo wyjątkowy prezent dla Maxa. I tutaj jest, jest napisane, każdy potrzebuje uścisku. Nawet jeżeli nie mogę być koło Ciebie, pamiętaj, że ja zawsze o Ciebie dbam. Od Braydona, ale no niesamowite. Pokazuję serduszka, które od Braydona dostałeś. Takie wyjątkowe, piękne i to jest ręcznie zrobione. Bardzo, bardzo miłe. No dobrze, ja sobie dopijam moją kawusię, która zresztą i tak już jest zimna. Z Wami będę się żegnać. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tych dni razem ze mną. Bardzo Wam dziękuję za wspólne przygotowania do wyjazdu. W następnym vlogu zobaczycie już nasz lot i przybycie do Gdańska, do babci Krysi. Będę... Oj, będzie się działo. Pierwszy dzień to będzie taki zawsze zakręcony. Będę się rozpakowywała. Mam też jedną wizytę, ale to Wam w następnym vlogu wszystko opowiem. I na pewno będą pierwsze zakupy spożywcze w sklepie. To jest zawsze najfajniejsze. I potem na pewno popołudnie, wieczór, tak myślę, że... Spędzimy z babcią, może z Wojtka siostrą tego dnia się też zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Także do zobaczenia. Przesyłam buziaki. Dziękuję, że byliście. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Ściskam Was. Do zobaczenia. Pa!